Mam pięć minut, żeby powiedzieć coś inspirującego i mam nadzieję, że mi się uda. To jest też taki pomysł, żebym wrzucał krótkie inspiracje, dlatego że czasami czytając Biblię, czytamy coś, co robi w nas taki efekt wow, ale to jest dobre, ale potem idziemy dalej i za dwa, nawet za dwie godziny już nawet nie pamiętamy, że jakiś werset dotknął naszego serca albo że usłyszeliśmy coś, co dało nam do myślenia. Nasz kompas się zmienia yy, Także myślę, że, że to co usłyszeliśmy trwale nas zmienia, ale potem już nawet nie potrafimy o tym innym inspirująco opowiedzieć. Więc pomyślałem, że będę robił takie pięciominutowe filmy, żeby został ślad. Ostatnio siedziałem na takim spotkaniu pokoju modlitwy w naszym kościele osób, które są w służbie modlitewnej i osoba, która prowadziła to spotkanie Danka, przeczytała tekst, który doskonale znam: Listu do Galacjan, gdzie wymienione są owoce Ducha Świętego. Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Doskonale to wiem. I zaraz potem przeczytała następny werset, który też tak wiecie, w głowie miałem poukładany. Wiem, że to tam jest, ale nagle ten werset mnie strzelił. Owocem są, miłość. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, powściągliwość, dobroć. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. I nagle, wiecie, jakbym pierwszy raz to usłyszał, tak zdziwiłem się tym tekstem, że, że kiedy są owoce Ducha Świętego, miłość, radość, łagodność, dobroć, cierpliwość, wierność, powściągliwość, to przy tych owocach nie potrzeba przykazań. Nie potrzeba prawa. I jedno i drugie tak samo działa, bo skoro jedno się okazuje niepotrzebne, to znaczy, że prowadzi w ten sam sposób. Czyli prawo usiłuje z zewnątrz, przykazania z zewnątrz usiłują nas utrzymać na właściwej drodze. Owoc ducha robi dokładnie to samo usiłuje utrzymać nas na właściwej drodze, bezpiecznej dla nas, dobrej drodze, ale robi to od wewnątrz. I robi to na tyle skutecznie, że gdy jest miłość, dobroć, łagodność, wierność, uprzejmość, cierpliwość, łagodność, powściągliwość, kiedy one są, to nie potrzeba z zewnątrz przykazań. To prawo okazuje się niepotrzebne. I pomyślałem sobie, wiecie, czytając to wszystko, co można przeczytać w internecie, że gdybyśmy mieli rzeczywiście owoc Ducha Świętego w swoim życiu, nie kłócilibyśmy się o przykazania. Gdybyśmy mieli ten owoc ducha tego, gdybyśmy wszyscy byli dobrzy, radośni, łagodni, uprzejmi, dobrzy, nie wiem, czy mówiłem dobrzy, kochający, gdybyśmy wszyscy mieli miłość, to przykazania byłyby nam zupełnie niepotrzebne. Bo przy takich cechach, jakie czyni w nas Duch Święty, prawo jest niepotrzebne. Dla mnie to taka, wiecie, odkrywcza i ważna myśl. Zobaczyłem, że 5 minut to jest bardzo dobra dawka, dlatego że zmieściłem się z tą krótką. Inspiracją. Wierzę, że to będzie dla Cię inspirujące w czasie, który sobie wyznaczyłem i jeszcze trochę zostało, więc. Podziękuję patronom za to, że wspieracie ten kanał. Wam dziękuję wszystkim za, za to, że go oglądacie. Proszę też wszystkich o to, żebyście to udostępniali, powielali, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to proszę, zrób to koniecznie, bo to też pomaga temu, co tutaj w internecie robię, doczyć odrobinę dalej. Pamiętajcie, tam gdzie jest owoc Ducha Świętego, gdzie jest miłość, łagodność, dobroć, uprzejmość, tam naprawdę niepotrzebne są przykazania. Miejcie dobry dzień.